Dobra. Co ostatnio zrobiliśmy w Astronirze, żeby troszeczkę podsumować? Byliśmy na planecie Glacio, właściwie dalej na niej nie jesteśmy, która jest lodową planetą i bardzo dużo tutaj punktów badań sobie tworzymy. No i chcemy zrobić wielką rakietę dzięki tym punktom, więc zobaczcie, tu mamy całą taką rozbudowaną sieć z platform badawczych i one w tym momencie dla nas tutaj robią punkt całkiem nieźle, 75 na minutę. Najważniejsze jest to, że tych punktów jest strasznie dużo, jakby tu załadowanych, każdy taki element, patrzcie, zbadaj, bo to jest 7000 punktów. Zakładam, znaczy taka jest moja nadzieja, że jak stąd wrócę do bazy, to będę mógł, to one się dalej będą ładować jakby przez ileś tam planet, nie? Siema Kalipso. Kurde, a Kalipso ze swojego fanpage'a pisze to tak wolno? Dobra. O, tak więc tak, będziemy robić wielką rakietę, która jest tutaj. Jakby możemy ją już odkryć i ona potrzebuje ceramiczny i stop tytanu. Nie wiem, czy będziemy mogli stop tytanu zrobić, bo do niego są potrzebne materiały, takie jak... tu jest gdzieś coś takiego jak informacja o planetach, astropedia, planety. Co jest na Glacio? Tytanit, hematyt i argon. No to jeśli będziemy robić sklep stop tytanu, to może weźmy po prostu ten tytan, wykopmy ten tytanit. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć, czy my możemy, nie możemy kabli zrobić. Idziemy po materiał, który nam pozwoli kable zrobić, czyli złożony. A później zejdziemy pod ziemię, nakopiemy tyle tytanu, ile się da i wrócimy na naszą planetę rodzimą. Kiepska jakoś, no mówię, no ja nie jeszcze nie, jakby to jest tylko taki teścik, bo jak jesteście na tym, w tym jakby gamingu, to tam lepszą jakoś można mieć. Czy mi się wydaje, czy kable się zrobiły wypukłe? Nie były takie, nie? Co mi się rozmazuje? Buźka w tym tęczu. Czekajcie, kurde, gdzie ja wpadłem? Gdzie to jest tu? Dobra. Tu gdzieś był. Nie, czekajcie, ja w ogóle źle poszedłem. W prawo miałem iść, nie w lewo. Pogubiłem się. Idziemy. Dziękuję za wszystkie lajki czy inne tam emotki, które wklejacie. Tu kurde, ale wiecie co, ja już tu chyba wszystko wykopałem, ale wydaje mi się, że kawałek dalej też było. Tylko, że myśmy tu tak trochę pokopali. O, tutaj gdzieś. O, jest. Widzicie? Zaraz będzie. Gdzie on jest tu? Z niego sobie zrobimy kable. Nie pojemnik, tylko kable. I jeszcze jeden. Kurde, nie ma nic. O, tu jest. Czy będzie z tego zapis na YouTubie? Tak, tak, ja zawsze mam zapisy na YouTubie. No i będzie też w sumie zapis na Facebooku, nie? W razie czego. O, fuck, zaraz się udusimy. Mamy to, co potrzebowaliśmy, wracamy po tlen i wracamy zaraz pod ziemię. Dobra, biegnę sobie. A to jest co? A to można w sumie... Niby to można dać do komory badawczej, ale jak wiecie, my mamy już komory zajęte, więc... Tylko sobie to na szybko zbiorę. Podobno więcej punktów jest. No teraz tych platform streamerskich się zrobiło. Bo przecież jest od Microsoftu, jest Mixer chyba, nie? No w Polsce mało popularne raczej. No jest YouTube oczywiście bardzo popularny, no Twitch. No i Facebook tutaj też widzicie. Coś wprowadza, jakieś nowości. Gdzie jest to podziemie? Tutaj.
To jest całkiem niezłe, bo wiecie, bo konkurencja... O kurde, nie. Wolę bym spadł. Konkurencja jest zawsze ważna. W każdej branży. Dobra, i teraz musimy znaleźć... Tytanit. Nie wiem, gdzie go szukać nawet. Tutaj jest, widzicie go? Tylko musimy sobie dać odpowiedniego świder moda i kopanie moda, bo inaczej to nawet nie będziemy mogli kopać w tych skałach. Zobaczcie, jak energia schodzi. No i się ładuje z powrotem, ale troszeczkę to trwa. Ten moc wzmacniający, patrzcie, że go wycofałem. Nie zabiera mi teraz energii kopanie, a jednocześnie mogę kopać w tych skałach, więc to jest całkiem niezłe, nie wiedziałem o tym. Czyli tylko ten mod wzmacniający tak obciąża nam ten zapotrzebowanie na energię. O, a jednak... Dobra. A może możliwe, że na górze po prostu nie wiało, a wiecie, że jak wieje, to ten... Dobra, wiecie co, kopanie w ziemi jest dość ciężkie, bo wymaga dużo energii. Ale ja widzę, że ten tytanit tutaj jest na powierzchni, więc czemu by go po prostu nie... sobie nie zebrać stąd. I tyle. Wszędzie jest. Trzeba kopać. Pamiętam, wydaje mi się, że jakiś gaz jeszcze potrzebujemy do tego całego stopu tytanu i to mnie trochę niepokoi. Dobra, co my tu mamy? Świder mod. Dobra, to zróbmy tak, że przebiegnijmy się troszeczkę. O. Wybuchła roślina i mnie zabiła. Wyjdź oczywiście. Dobra, wracamy tam. Na szczęście nic się nie stało, bo to było blisko. Spróbujemy ten plecak tak szybko zabrać, ktoś powiedział, że FM się zbiera na szybkości. No to było gdzieś w tą stronę, nie? Gdzie to naszyć? Aha, myśmy dalej pobiegli i tam żeśmy umarli. A to kurde, co to jest? A, to są resztki satelity, skąd ona się pod ziemią wzięła? Dobra, i w ten oto sposób dotarliśmy już do jakby na kres naszych możliwości. Ja wyrzucę kable, bo one mi nie będą do niczego potrzebne. Wrócę się, wydobędę. W takim razie zwolniłem sobie jeszcze slota i jakby mogę wydobyć jeszcze troszeczkę tego tytanitu. Co też właśnie robię. I lecimy z tej planety. Kurde, jak go tu jest dużo. Tak będzie, jak będą ludzie latać w kosmos, też tak będzie. Dobra, mamy wszystko, nic więcej, nie ten, lecimy z powrotem. Cześć, ja najczęściej oglądam streamy na YouTube, jednak od czasu do czasu zobaczę Twitch. No ja na YouTube kiedyś streamowałem, chyba na początku streamowałem jeszcze na YouTube troszeczkę.
Tak to było. Dobra, tu jest gdzieś wyjście. Jedno, co mi się nie podoba, to że przez tą jakość jest, jakby ta gra jest taka wyblakła trochę. Bo widzę, wiecie, widzę na podglądzie, jak wygląda. Widzę oczywiście, jak wygląda na żywo, bo w nią właśnie gram, no i jest różnica duża. Jak tam nasze bajty? Kurde, powiem wam, że te bajty to się będą w nieskończoność teraz robić. Nie mogę zapomnieć o wytwarzarce do tlenu. To jest ważne urządzenie. Wsadziłem je. Bo mamy tylko jedną na wszystkie bazy. I lecimy. No taki Twitch, YouTube czy ten, to są zupełnie inne społeczności, nie? To są... Jedni tu siedzą i później ludzie nawet nie wiedzą. O, to jest chyba nasza wyspa Sylw. Mam nadzieję, że na dobrą poleciałem. Nawet ludzie nie wiedzą, że na innej platformie ktoś tam coś robi, nie? Jak ja bym streama na YouTubie odpalił, to ludzie by na przykład powiedzieli: o, fajnie, są stream, pierwszy raz od 3 lat, nie? No tak to niestety jest, że... To gdzieś tam nie dociera, nie? Do nich. Inne rzeczy po prostu oglądają. Dobra, to jest chyba nasza baza, więc ląduje. Boję się, że kiedyś źle wyląduje i naprawdę będę musiał pół... Nie wiem, pół dnia spędzić, żeby dotrzeć z powrotem do bazy. Jak na razie jest ok. Nie przejmujcie się bałaganem. Dobra, pierwsza sprawa jest taka, czy my dalej tak, badamy bajty, to spoko. Czyli one między planetami się przenoszą. Dobra, włączyliśmy tlen. I teraz tak, odkryliśmy dużą... To jest to. Odkryliśmy dużą... Tu mi ktoś powiedział, soł to się przekręca w ten sposób. A nie, to jest do gazu, ja nie chcę do gazu. To jest to chyba. Dobra. Duża rakieta, gdzie ta duża rakieta? Duży łazik. Mały prom, duży prom. Stop tytanu i ceramiczny. No to tak, ceramiczny. Z czego się robiło ceramiczny? Z gliny. Tak, z gliny się robiło. A tytan to już możemy chyba dać sobie do topienia, nie? Niech nam się topi. Bo na pewno zaraz będzie potrzebny. Jak wygląda ceramiczny? Tak, na brązowo. Raz, dwa. Dobra, to ceramiczny nie będzie trudno, bo już mamy po prostu dwa ceramiczne i sprawa jest załatwiona. Za to stop tytanu, z tego co wiem, to nie jest taka prosta sprawa. Robi się go tu w tym. I zaraz zobaczymy. Stop tytanu. Tytan, tytan i azot. Nie, tytan, grafen. Grafen też się... Grafit, hydrazyna. Czyli potrzebujemy dwie hydrazyny. Amon i wodór. Wodór gdzieś tu powinien być, bo żeśmy go robili. Azot, ziemia. Wodór. Dobra, amon. No, tu mamy jeden. Tu mamy drugi. Amon. Jest wodór. No ale amonu nie mamy za dużo. Co to jest? Wodór, paliwo. Aha, możemy, dobra, jest. Co teraz z tym amonem? Nie zrobię amonu, bo nie mam wystarczającej ilości tego.
Powiem wam, że tego tytanu to żeśmy chyba trochę przesadzili z nim, bo mamy go za dużo. Dobra. Co tam u was? Nic nie piszecie na czacie facebookowym. Wydaje mi się, że... O, dobra. Jest hydraza. I teraz... Stop tytanu. Grafen. Teraz musimy grafen zrobić. Grafit. No to grafit nie był zbyt trudny, bo grafit po prostu tutaj gdzieś powinien być. Zobaczmy, czy mamy drugi grafit gdzieś, bo amonu to na pewno nie mamy. No niestety. Dobra, żeby zrobić dwa amony, to musimy... No nic, to musimy nakopać niestety dużo ziemi, bo inaczej tego nie zrobimy. Gdzie ten stop tytanu? Paliwo jest azot do tego, ale azotu też mieliśmy dużo, bo to chyba był azot, bo jesteśmy na planecie, gdzie jest azot. I to się tu robi, ok, ok. Tytan oddajemy na bok. I wkładamy go tu. Ok. Ok, i mamy jeden stop tytanu, czyli to wszystko, co zrobiliśmy, musimy zrobić jeszcze raz. No mówię, no, żeby z amo, musimy dwie beczki ziemi wykopać. Może nie do końca, bo mamy troszkę tej ziemi, ale trzeba dużo ziemi wykopać, żeby... Żeby z amon z niej zrobić. Siema, Sushibo. Brak czasu na oglądanie streamów. Pamiętam potyczki w Battlefield 3. Haha, to dawne czasy. Czy będę na IM? Będę na IM w tym przyszłym tygodniu, pewnie jakoś piątek. Myślę, że sobota, nie wiem jak w niedzielę tam. Czy mi się będzie chciało? Można dzwoneczek zostawić, a jest taka opcja dzwoneczka, że co, że jak ja będę streama robił, to później ktoś dostanie powiadomienia. Dobra, mam zagapiłem się, mam już dwie puszki ziemi, to idę je oddać. Załaduję je tutaj na szybkości. Ciekaw jestem, czy mogę to załadować w momencie, kiedy on się kręci, kurde, średnio chyba. No dobra, to niech się dokręci, a ja w tym czasie dokopię jeszcze troszeczkę ziemi. Niewiele mi brakuje już właściwie. O fuck. Dobra. No chodź, chodź, chodź. Strasznie sobie tu takie wykopki zrobię. Trochę mi się to nie podoba, bo to jednak ten... No niszczy planetę, nie? Środowisko, jestem jak prawdziwy człowiek po prostu. Muszę sobie pod domem zrobić wysypisko i zniszczyć wszystko. Później się dopiero nauczę, że jednak mogłem dbać o środowisko, nie? No ale najpierw trzeba jakiś rozwój mieć, nie? O dbaniu o środowisko to będziemy mówić, jak już będziemy tutaj rozwinięci, nie? I tak w życiu też tak jest. Tu, tu, tu. Dobra. O fuck. Czemu ja to ukradłem? Niech to się rozkręci.
Ekolog z Greenpeace się znalazł. Nie no, no bo tak jest, nie? No idźcie sobie do jakiejś... Idźcie sobie do moich sąsiadów i im powiedzcie, że mają płytą pilśniową nie palić. Albo starą szafą, no to czym mają palić? Oni nie mają nic innego. Nie stać ich na węgiel. I to co, mają zamarznąć w zimę? Dobra. Okej, mamy. To idę tutaj. I teraz znów. Razę robię. Ty, ale gdzieś mi ten azot wcięło. Gdzie on go zjadł? Już całego chyba nie, nie. A, tu jest, widzicie? Znalazłem go. Kurde. Tu jest. A nie, to jest wodór i to jest wodór. Z czym ta hydraza miała być? Z grafitem, nie? Aha, myśmy tego grafitu nie mieli też. Chyba, że gdzieś się tu wala, ale nie widziałem go, on jest taki dość charakterystyczny. To nie jest jakiś wielki problem dla nas, że nie ma grafitu. W ogóle ktoś mi powiedział, że to siedzenie da się po prostu przekręcić i przecież to jest prawda. A ja jak głupek jeździłem bokiem, nie? Urwało się, urwało się. Wydaje mi się, że jak tu jechaliśmy z bazy, to ja widziałem grafit na skalę. Zaraz to zobaczymy. Nie, to nie jest kurde grafit, to jest coś innego. Ale grafit zazwyczaj tu był na górach, nie? Więc poszukamy go. Tylko na takich niższych, nie na takich jakichś wysokich, z tego co pamiętam. Powiem wam, że traktor o wiele lepiej jeździł, nie? W porównaniu do tego, to traktorek, mogę w sumie traktorem pojechać, ale z niego wymontował. O, jest! To jest chyba grafit, nie? Mam tylko jeden kawałek, nic więcej. Serio? O, tu jest. O, jest tu gdzieś pod ziemią. Dobra, muszę podjechać tym. Bo inaczej się będę dusił. Ty, ale to w ogóle teraz zauważyłem, że ten samochód nie ma zasilania. Nie wiem czemu tak zrobiłem, ale on jest bez zasilania w tym momencie. Czemu nie pobieram z niego zasilania? Dziwne, najprawdopodobniej dlatego, że nie mamy ten. No dobra, ale jak wymiemy te mody, to nie będziemy właściwie potrzebować zasilania do kopania takiego prostego. Dobra, mamy już tego grafitu, trochę można wracać. Gry, co za gry, Marcin? O nie, ale bym wjechał w dziurę. A, podoba mi się ten Astronir. O kurde. Dobra. Będzie trzeba misję ratunkową robić. Albo nie, czekajcie, bo ja tu widziałem... Ale to będzie taka misja... Dobra, biegniemy. Ja tam widziałem wiatrak wiatrowy taki, zasilanie. Gdzieś tu, o tu jest. Jeśli ono nie jest zepsute, kurde, ono jest zepsute, ale było gdzieś dobre przy... O, zaraz obok. Tak mi się wydaje.
Tak czy siak muszę wracać, bo inaczej to będzie... O nie. Może da się go zasilić tym, na to, żeby dojechał do bazy. No niefortunnie, żeśmy wystartowali z bazy bez zasilania. Gdzie to się gdzieś to zniknęło? A nie, tu jest. Dobra, nie wiem na ile to starcza. No na niedużo, ale może też jeżdżenie nie wymaga tak wiele mocy. No chyba damy radę dojechać. Wiecie, no tragedii nie ma, jesteśmy dość niedaleko naszej bazy, więc nie umrzemy od tego nagle. Dobra, załadujemy go sobie. No mamy ten grafit. Co myśmy mieli zrobić z tym grafitem? Zaraz sobie przypomnę. Grafen mieliśmy zrobić, nie? Tylko azot mi gdzieś wcięło i ciągle nie wiem, gdzie on jest. Tu mamy jakiś kawałek, a tu jest ten azot, leży. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Fajna gierka, jakby kogoś bardziej interesowało, to mówię, zawsze zapisy z live'a znajdują się na moim kanale YouTube. /soushibo.live. Może ktoś linka wkleić na czacie. A tam sobie zawsze możecie pas broadcast, no albo z tego nagrania, to wiadomo, na Facebooku zostanie oczywiście zapis. Dobra. Stop tytanu i brakuje mi tu tego azotu, nie? Więc jak go tu wsadzę... Jezu, jak my tą wielką rakietę zrobimy, to ja nie wiem, gdzie my polecimy. Aha, bo to jeszcze będzie potrzebny silnik do niej i tak dalej. No ale to będzie dla nas, wiecie, wyzwanie na kolejne tutaj, kolejne godziny grania. Trochę wolno to idzie, ale to jak widzicie, energii nam brakuje, nie? Czemu nam brakuje energii? Najprawdopodobniej nie wiem czemu, aha. Czemu nam może? No bo wiatr nie wieje, my mamy wszystko na wiatr albo na jakieś, o. Patrzcie, co myśmy wypakowali z niego. On tu miał w ogóle wiatrowe elektrownie na sobie. I myśmy to wszystko... Czy ja mogę to przetopić sobie? Bo widzę, że są jakieś tu rzeczy niepoprzetapiane. No ogólnie, no bardzo duży bałagan. Ktoś napisał, zrób sobie sobie wielką platformę. Teraz jak nie mamy problemu z bajtami takimi, to na pewno będę szedł w jakieś te takie ulepszenia właśnie typu platforma czy coś, chociaż nie wiem, bo patrzcie, te w ogóle bajty nie lecą, a na tam drugiej niby się na tej drugiej planecie miało robić wszystko, to coś nie tak jest, chyba że tam nie wieje wiatr, nie? No, a może gra po prostu nie obsługuje dwóch planet jednocześnie. Jeśli nam bajty zaraz nie zaczną robić, to znaczy, że jednak duży prom. Dobra, robi się, ale to będzie drukowania. Zobaczmy w takim razie to tu, tak. Co się będzie bardzo 2 godziny drukował. Co się z tego robi? Tytan. Aha, aluminium, dobra. No, dobra. To co do tego promu jest? A nie, robią się bajty. Dobra, czyli wszystko działa. Do tego na pewno jest potrzebny jakiś duży silnik, nie? Ekstra duża platforma, żelazo, żywica. Moglibyśmy mieć ekstra dużą platformę. No, to by nam podpasowało. Panele słoneczne, miedź mamy, szkło mamy, plastik, grafen. Dałoby się zrobić wielki panel słoneczny. Ale najważniejsze, co ludzie chyba pisali, to żeby zrobić w końcu akumulatory, tak? Bo akumulatory będą mi moc trzymać. Tylko nie wiem, gdzie są. Chyba w tu muszą być. Tu jest ten silnik manewrowy, Wolfram.
O kurde, jeszcze jeden stop tytanu będzie potrzebny. I wtedy, tylko że tak naprawdę potrzebuję więcej, bo tam one latają na tą hydrazę, czyli będę musiał po prostu dużo tego paliwa mieć, nie? No ten amon jest dla nas tu największym problemem, bo go praktycznie nie ma. Ale wielki ten statek. To może tą baterię zróbmy, wyciągarka średnia, gdzie jest bateria? Tu jej nie ma. A, tu jest średnia bateria. No dobra, a nie ma na przykład dużej baterii? Nie ma. Lit i cynk. No dobra, to zobaczmy, czy mamy coś takiego jak lit i cynk. Pewnie mamy. Mamy cynk. A lit jak wygląda? Mamy lit? Ktoś wie, skąd się lit bierze? Tu nie ma litu. To niedobrze. To już chciałem zrobić baterię, się okazuje, że nie mamy materiałów na nią. Zobaczmy do tej całej pedii. A, lit, takie coś. No i skąd to się zbiera, bo chyba nie z tej planety, na której jestem. Kurde, nie ma rozpisanego, z czego się ten robi lit. Znaczy, lit się wydobywa jako lit. Aha, lit się wydobywa jako lit, no to będzie jako lit. Malachit, faleryt nie ma. Na Nowusie byliśmy. Tu jest lit jako dodatkowy. A Vesana jest lit jako podstawowy. Czyli na Vesanie by trzeba było, no ale żeby na Vesanie się udać, to my musielibyśmy zrobić silnik, który się robi, nawet nie wiem, tu się robi, nie, tu. Z amonu i z aluminium. Dobra, to idziemy wykopać jeszcze. Żeby amon jeden zrobić. Fajnie było, jakby była planeta z amonem. Czekajcie, może to jest planeta z amonem. Wodór, argon. Nie ma tu amonu. Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł, jak to ogarnąć temat. W ogóle, podobno jak się zrobi duży świder samochodowy i do tego samochodu przyczepi takie... Znaczy widziałem to na filmie, nie wiem czy to jest prawda, i przyczepi do niego zbiorniki, to on może kopać tym świdrem i na przykład ziemię od razu zbierać do zbiorników, nie? To by było... No taki wiecie, no to już jest wtedy maszyna, robi robotę, nie? My to co tak możemy ręcznie tutaj zbierać powolutku. No ale w takim tempie to nie będziemy tu. Sukcesu wielkiego nie odniesiemy. Niestety. Dobra. Kurde, ktoś mi dzwoni na domofon. No i kto to jest? Poczekajcie sekundę, zobaczę co tu się dzieje.
No i nie wiem. Kto to? Chyba nikt. Dobra. Mamy zbiornik, idziemy to zamienić w amon. Na Glacio było tam dużo amonu. Naprawdę? Czekaj, aż zobaczę. Argon. Nie, nie ma też amonu. Ten amon w ogóle też tu na planecie był, bo ja go wykopałem gdzieś i to całkiem sporo go wykopałem. No ale jak widać w... Znaczy on był po prostu w jednym miejscu, wykopałem go i koniec. I tam wtedy też był w jednym miejscu, więc on wydaje mi się tak dość przypadkowo występuje. To mnie interesuje, co to jest to na szczycie? A to nie będzie ten lit przypadkiem? Aż podbiegnę, zobaczę. Chociaż nie, bo to jest chyba jakiś któryś z tych hematytów, czy innych takich. Hematyt jest czerwony, a to jest zielone, to jakiś tam malachit na przykład to będzie. Malachit jest zielony. Mhm. Dobra, malachit to nam niepotrzebne jest do czego. Ma w sumie lit w nazwie, może da się z tego lit wykręcić. Ten amon to są takie płatki wystające z ziemi, takie gładziutkie. Takie zaokrąglone. To wiem jak to wygląda, brązowe takie. Tak kopię tą ziemię, a tak naprawdę jakbym miał dużo zbiorników na ziemię, to kopałbym inne minerały, to też by się zbierało, nie? Bo to zazwyczaj przy kopaniu normalnych minerałów się tej ziemi pełno dostaje. Dobra, lecimy. Co to w ogóle jest? Kondensator powietrza. Aha, to miałem na statek. A co z tym statkiem naszym? O kurde, mogę go tu otworzyć? Bum, bum. No i to mi się podoba. Widzicie, i on teraz będzie nie dosyć, że... W ogóle byśmy jeszcze zrobili o ten... Gdzie jest aluminium? Dobra, mamy amon. Bo moglibyśmy jeszcze gaz któryś z tych planet, wiecie, na każdej planecie byśmy sobie gaz wzięli. I by było git. Dobra, tu niech się robi amon. Myśmy mieli zrobić silnik, który jest z amonu i aluminium. I jeszcze weźmy jedno aluminium. I ceramiczny, tak? Wolfram, teraz nie będzie ceramicznego. Natleniacz, to jest to. I zrobimy sobie prawdziwy natleniacz z prawdziwego tego zdarzenia. Dobra. I on tutaj go wymontujemy. No to są zepsute silniki nasze. Silnik
Silnik damy do statku, natleniacz damy do... też do statku. Pytanie teraz pozostaje, czy jeszcze coś nam jest potrzebne? Szczerze powiedziawszy, chyba nie. Chyba możemy wyruszać. Bo tak naprawdę jedyne, po co chcemy lecieć, to na tą Vesanę, to po ten lit, nie? A po co myśmy ten lit chcieli? Aha, do baterii. A może jeszcze coś na tej planecie jest, co by nam się przydało? Aha, bo my musimy ten silnik uruchomić, czyli potrzebujemy amon. Bo to jest tu ten silnik, nie? Nie, silnik jest tu. To będzie nasz silnik, który... I potrzebujemy wolframu. Wolfram mam i stop tytanu, czyli znów te wszystkie materiały, które wcześniej były. Chociażby amon będę potrzebował, to jeszcze jedno, dobra. Czyli na Vesanę lecimy. Show up, reaktywacja z goniem. Hej Mikołaj. To ja, Mimi. Miki z DC. Z jakiego DC, kurczę? Co to jest DC? Dobra. Tu odlatuje. Glacio, Vesana. I lecimy tam. A te niektóre w ogóle planety są opisane jako niebezpieczne, tylko nie wiem, co w nich może być niebezpiecznego. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra, musimy jakieś kółeczko zróbmy. Zobaczmy, co jest na tej... O! Tu by było fajnie przy teleporcie się... To może wylądujmy tu, bo widzę, że jest teleport, to jak tutaj sobie wylądujemy, to... On jest tam w zasięgu wzroku, powiedzmy. Może nie jakoś super blisko, ale... Niech ja sobie spojrzę. No, ale go widać. Jakbyśmy potrzebowali go używać, to bierzemy samochód, siadamy i jedziemy sobie. Dobra. Aha, bo ja powinienem mieć... Mała drukarka się robi... Aha, bo miałem wziąć złożony, ale nie wziąłem. No ale powiedzmy, że on gdzieś tu powinien być, ten złożony. Albo i nie będzie go. Pokrążmy trochę po okolicy. Jest, dobra, tam. O! Co to kurde było? Uciekamy. Coś nas wybiło strasznie, mam nadzieję, że nas teraz nie wybije. Uciekaj, bo cię dusisz, kurde. Dobra, czyli możemy już zrobić małą drukarkę sobie na tej planecie. Teraz musimy zrobić średnią platformę, czyli potrzebujemy żywicy jeszcze. No bo ten latleniacz nie będzie działał bez tego. Dobra, no to... Na pewno jeszcze trochę złożonego. Ale nie wiem, czy ten zestaw przewodów zadziała, zaraz zobaczymy. A, działa, dobra. O nie, wpadłem w dziurę. No to było tam. Okej, jest i ten. Jest i żywica tutaj. O nie! Co mnie tak wybiło?
No ładnie tej żywicy tutaj jest, dobra. Siema Marcin. Dobra. Dobra, pokopaliśmy żywicy. Jakby to nas... Wiecie, bo ciągle ten lead potrzebujemy, nie? Ale zanim lead będziemy mieli, to jeszcze trzeba tą bazę troszeczkę ogarnąć naszą. Bo inaczej się nigdzie w ogóle... Zobaczcie, jakie jajca tu są gigantyczne. Szkoda, że z tego nic nie wychodzi. Aha, on nie ma energii. To żeby on miał energię, to my musimy zrobić... Aha, średnią platformę i ten, albo... Nie mogę tego podłączyć, czyli po prostu musimy generator, no. No niestety, czyli trzeba generator zrobić, żeby generator musi iść pozłożony. A taka trochę to jest praca. W kółko to samo się robi. Niewdzięczna. No i przynajmniej idziemy do przodu. Czy ja właśnie jakieś nasiono zebrałem, czy to się rozpuściło? Tylko to masakra, ile tu jest tego materiału. No to będziemy mieli zapas na całe życie chyba. Dobra, wracamy, bo już nam się więcej nie zmieści. To jeszcze weźmiemy do rąk. Zaraz sobie go podłączymy, to on od razu będzie ładował. No właśnie, jak widać na załączonym obrazku. Aha, mały generator. I ten generator... On nam musi zasilić... No na razie musi po prostu dać zasilanie, żeby platformę zrobić. Zaraz sobie wiatrak do tego dołożymy i będzie git. I to jest druga platforma. I ta platforma znowu może nam tlen generować, jak podłączymy do niej. Okej, no to już mamy, tu przemysł jest rozwinięty. Ciągnik nie, przyczepa, siedzenie, silnik. Średnia drukarka jak najbardziej. Zaraz może się przydać do czegoś. Platforma pod nią. Jak widzicie, zakładanie bazy to nie jest takie hosiup. Mały wiatrak na ziemi postawić, ja go mam na plecach, żeby on mnie troszeczkę ładował. Ludzie mówią, że on nawet pod ziemią działa, więc... Ale w sumie jak i tak jestem podłączony, to mógłbym go, ale... Ach nie, no tak go nie zrobię. Dobra, duża platforma. Dwa razy żywica. Spokojnie możemy zrobić ją.
Tak, to potrzebujemy więcej kabli po prostu, na pewno. Okej. Nie wzięliśmy kryształów, więc nie wiem, w jaki sposób chcemy zrobić beacon, ale kwarc jest chyba na każdej planecie pod ziemią. No dobra, moim zdaniem jesteśmy gotowi, żeby ten... żeby, że tak powiem, wyruszyć w głąb tej planety. Nie widzę tu jakichś takich większych... O, jest jakiś otwór, może to jest otwór, żeby do niego wejść. Wiecie, jakby chciałbym gdzieś w dół wejść, ale nie wiem, czy się da, no. Szukajmy, może tak. Wcześniej też żeśmy tak kopali. Z tego, z mojego doświadczenia wynika, że te planety są dość takie dziurawe. Jak już gdzieś idziecie w dół, to po prostu zaraz się pojawi jaskinia pod nami. Albo i nie. A może tak, bo widzę, że się kolor zmienił. Dobra, i już trzeba świder założyć. No, albo się źle wkręcamy, albo tu nic nie ma. Są dwie możliwości, no nie wiem. Jak zdobyłeś tą grę? Kupiłem? No, no, kupiłem. Gry się kupuje zazwyczaj. Kupiłem albo dostałem od twórców, teraz to już nie pamiętam. Kurde, no nie wiem, powiem wam, że wleźliśmy tam pod ziemię, a tam coś kiepsko, jeśli chodzi o... Może po prostu... Poszukajmy na powierzchni, może będzie jakaś dziura po prostu, która nam... O, jest, dobra. To taka dziura wydaje się całkiem jak naprawdę, która prowadzi do podziemi. Kurde, no ale nie wiem, no jakby... Widzicie, jakie to jest dziwne? Chociaż nie, no ta idzie w dół. Ojej. Nie mam już więcej kabli. I się nam pokończyły, no co za dziadostwo. Dobra, wracam po ten. Wracam po złożony, to i kable se kupimy. No tu jest podstawowy materiał, to jest lit, nie? A najgorsze jest to, że tak patrząc na to, co tu na razie widać, to nie ma tego litu za wiele. Coś w nas strzeliło właśnie. To chyba nas wybija. A nie, myślałem, że to ten krzak. Biegniemy. No i tu też by się w ogóle, na każdej planecie by się bateria przydała, nie? Żeby było... Bo ten wiatrak wieje, nie wieje, wieje, nie wieje. No i to powoduje, że... tej energii co chwilę brakuje, jest, brakuje, jest. Jak to się okaże... Kurwa, właśnie chciałem powiedzieć, jak to się okaże, że my wyjdziemy z drugiej strony gdzieś. To się zdenerwuje, no to się właśnie zdenerwowałem. Nie rozumiem tej gry. Znaczy tej planety nie rozumiem w sumie. Nie no, musi być ten lit gdzieś pod ziemią, pewnie jest. Chyba, że ta planeta nie ma czegoś takiego jak podziemia.
co myślicie? Ktoś był na tej planecie? Kop w dół, aż się dokopiesz. No to nie jest takie proste, bo po pierwsze muszę, nie mogę kopać w dół, tylko pod kątem, no ale to kopiemy, jest git. Ale energii też brakuje, nie? Chciałbym zauważyć, że całkiem głęboko już jesteśmy. Okej, coś tu jest. Widzicie to? To jest jaskinia. No to się dokopaliśmy. Dobra, to jest git. Przewody. Dobra, jak to wygląda? Okej, jest tam złożony. Będzie można więcej przewodów zrobić. Tutaj trzeba podkopać te trujące rośliny. O, i znów nie mamy energii. Okej. Bo jest coś takiego, co po prostu prąd robi i to się nazywa... tego robić nie mogę. O, energia w końcu wpada do nas. No nic, powiem wam tak, biegniemy, tak? I tyle. I szukamy litu. To jest chyba grafen. O, coś jest z przodu, coś pod sufitem coś rośnie. Widzicie to? Tu jest złożony, spoko. 200 punktów za ten, ale widzę, nie, to jest kwarc. O, będziemy mogli nadajnik zrobić. Tylko czemu pod sufitem, kurde. O, widzicie to? To może być coś. Nie, to jest dalej ten, kurde. To jest dalej kwarc chyba. Kwarc? A, kwarc. Dziwna ta planeta. Niby lic jest podstawowym zasobem i go nie ma nigdzie, nie? No bez sensu. Średni generator. I tu sobie możemy nadajnik zrobić. Więcej nam kwarcu nie jest potrzebne do szczęścia. Kurde, na pewno żeśmy na dobrą planetę polecieli. Coś tu nie gra. Lit to te makakoniki. Makarony to jest lit? O, to jest lit. Dzięki. A, no to wszystko teraz jest jasne. Thank you.
Kurde, nie ma energii tutaj. Jakbyśmy mieli węgiel, to byśmy tu mogli załadować, nie? Kurde, to ja tego litu to nie wiem, czy ja go w ogóle na oczy widziałem kiedyś. Znaczy nie, że w życiu, tylko w grze. Czemu energia się nie robi? Moim zdaniem już powinna być energia, nie? Dobra, nazbieramy tego litu ile się da i spadamy z tej planety. I zrobimy baterię. Nie no, coś tu jest nie tak z tym prądem. Dawno już, jak my mamy na wiatr, to już dawno jakiś wiatr powinien zawiać, nie? Chociaż on chyba wieje i ja tak tej mocy troszeczkę dostaję, troszeczkę nie. Wydobyte już tutaj. Cóż, kwarc został. Wiecie, bo problem jest taki, że no nie chciałbym stąd spadać. Nie zapakowując się do pełni tego, nie pakując do pełni tego litu, no bo jednak wracać później tu do tej lokacji na tą planetę tylko po to, żeby lit zdobyć, to tak trochę kiepsko. Tu go widzę jeszcze, może będzie tu gdzieś. To jest zwykły kwarc, dobra. Nie, mamy troszeczkę tego litu, jak nam będzie więcej potrzebne, to tu przylecimy, nie? Dziwi mnie tylko, że go tak niewiele jest, że jednak spodziewałem się, że na planecie, na której podstawowym materiałem jest lit, to on po prostu tu będzie. A go po prostu tutaj nie ma. Za to są jakieś kwiatki, które nam dają 200 badań. Za zwykłe kliknięcie w nie. Całkiem niezły wynik. Ciekawe, ile zwykłe rzeczy tu dają za badania. Punktów. No i jeszcze trzeba się tak dokopywać na tej planety. No na pewno nie jest to... Nie jest to taka łatwa robota, jak zdobywanie minerałów na tej naszej rodzimej planecie, nie? Już samo znalezienie czegokolwiek tu jest ciężkie. A co dopiero jeszcze wydobyć coś ze środka. Kurde, jaki kilometr trzeba biec, żeby się wydostać. No i dobra, maszynę do wytwarzania bierzemy ze sobą. Startujemy. Okej. Gdzie jest nasza planeta? Na pewno nie tu. Tutaj. Układ w ogóle jakiś dziwny, te planety krążą wokół, nie wiem, chyba z własnej osi. Jakieś dziwne są, wybuchł nam silnik. Dobra, jest i nasza baza.
lądujemy. Jestem ciekaw, co się stanie, jak mamy dużą rakietę i małą rakietę. O kurde, nadajnika nie rozstawiłem. No ale to nieważne, znaczy znajdziemy, bo to było przy tym. Przy tym takim, przy portalu, nie? Ja zawsze się rozkładam, więc myślę, że nie będzie tragedii. I myśmy to do baterii potrzebowali, tak? Lit i... aluminium? I cynk. A cynk mamy? Aha, mamy cynk. Dobra, i teraz będziemy mieli, kurde, problemu z baterią. Pierwsza nasza bateria w życiu, no nieźle. Gdzie on teraz postawić? Na pewno stąd natleniacz trzeba wyciągnąć. No, te platformy to jest... O kurde, aha, bo ten natleniacz to my już mamy jako swój, dobra. No niestety to ten jeden musi spadać stąd. Tu damy baterię, jak będziemy mieli nadwyżkę mocy, to się będzie ładować, nie? A jak będziemy mieli za mało, to nie. Wirówka działa, no to tutaj wiadomo, że nie ten. Następne, co będziemy robić, to będzie silnik do dużej rakiety. To jest oczywiste, że będzie silnik do dużej rakiety. No i na dużą rakietę to już możemy wozić fajne rzeczy ze sobą. Drukarki, niedrukarki. Wirówki, żeby coś, wiecie, jakiś materiał od razu wytopić. Nie ma problemu. O, patrzcie teraz, jak się bateria ładuje. Jak ona się załaduje, a przestanie wiać, to będzie git. Dobra, no i drodzy, koniec. Koniec tego granka. Poczyniliśmy kolejny postęp w naszej tu przygodzie z Astronirem. O, za niedługo silniki te przejdą już do... To już będzie przeszłość, takie zużyte silniki. O, na przykład kondensator powietrza, to my sobie to weźmiemy. Normalnie tu zapakujemy wtedy, tak? O, i już, i on będzie z nami leciał. Tylko zauważcie, że to wszystko musi być popaczkowane, nie da się tego wziąć rozłożonego, nie? Bo chyba się rakieta nie zamknie i nie odleci. Okej, w porządku. Tak więc to był nasz testowy live na Facebooku. Dzięki wszystkim, którzy przyszli, zostawili komentarz, jakiegoś tam lajka. No, ja znikam. Jutro jestem na Twitchu rano, jak zwykle, o godzinie 11 gramy. Najprawdopodobniej w Anthema. Tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia na następnym live'ie. Tu muszę pomachać, tu jak zobaczę, że pomacham, to wtedy klikam zakończ transmisję. To jest lekkie opóźnienie, wiadomo. Okej. No, a widzom na YouTubie też dziękuję za oglądanie archiwum, oczywiście. Czekajcie na kolejne filmy.